bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy. W czytaniach tarota na marzec dla każdego znaku zodiaku będzie osobne czytanie i będziecie mogli sobie posłuchać, co też karty mają do powiedzenia. Czytania są ogólne, dlatego warto nie brać tego wszystkiego bardzo dosłownie, natomiast na pewno można się tutaj zainspirować, potraktować trochę te czytania tarota jako taką prognozę, która nadchodzi. Czy zabrać parasol, czy może można się bez niego obyć? Taka to prognoza. Często patrzymy w niebo, żeby zobaczyć, czy się zbierają chmury, więc właśnie chodzi o to, żeby być uprzedzonym. A czy będziecie uprzedzeni? No to zobaczymy. I jeszcze chciałam bardzo Wam podziękować za Waszą obecność, za komentarze, za wszystko, co tutaj przynosicie ze sobą. Bardzo mi jest miło z tego powodu, że doceniacie moją pracę. Z góry przepraszam za odgłosy, które słychać czasami w nagraniach filmów, dlatego że mam małego psa, mopsa. Mopsy są hałaśliwe niestety. Lub też stety. Wszystko zależy od tego, co kto lubi. Także za te efekty specjalne przepraszam. Co jeszcze? Jeszcze tak, wiosna się zbliża i będzie kolejny kurs odczytu planu duszy w maju online od 17. Można się zapisywać. Oczywiście sesję odczytu planu duszy polecam, sesję tarota, sesję różnego rodzaju. Jeśli poszukujecie odpowiedzi, to zapraszam. Postaram się towarzyszyć Wam w tej podróży. No i tyle w zasadzie. Teraz przechodzimy już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie raki w czytaniu na marzec. Pogoda dzisiaj była bardzo ładna, także powoli czuć, że wchodzimy już w ten taki miły czas wiosenny. No jeszcze kawałeczek, jeszcze troszkę, więc brakuje nam jakieś 3-4 tygodni, ale to nic takiego. Dotrwamy już teraz. A dla raków zobaczymy, co jest głównej energii. No i zobaczymy też, co się z tego ułoży z drugiej talii w całość, jaka tutaj jest informacja. Główna energia to jest Królowa Buław. To taka karta, można by było powiedzieć, taka adekwatna do tego czasu wiosennego. Ponieważ na końcu marca mamy wejście już Słońca w znak Barana, czyli mamy tutaj tą taką wiosenną aurę, która przynajmniej w kalendarzu tak wygląda. I ta królowa reprezentuje moim zdaniem ten właśnie czas. Może to być ktoś spod znaku Barana, ktoś, kto ma świetne pomysły, ktoś, kto być może jest taką osobą, która Wam się podoba. I ona będzie dominować tutaj w marcu. Ta osoba, czy ta energia, taka jakość, może też chodzić o zrozumienie z siebie, swojej inspiracji, swojej kreatywności, tego, co chcecie osiągnąć. Tutaj bardzo na drzewie życia to wybrzmiewa, ponieważ Binatos to jest zrozumienie, to jest żeńska energia, taka energia ogień i woda. Czyli z jednej strony jest tutaj uległość, ale nie do końca. Jest tutaj też, może być przebiegłość, chęć postawienia na swoim. No, zależy. Ktoś z temperamentem w każdym razie. Zobaczymy, co jeszcze karty powiedzą oprócz tego, jak to wygląda. Tutaj, żeby się też nie zamykać tylko na kogoś pod znaku Barana, można powiedzieć, że może to być znak ognia, czyli też lew lub strzelec. To w zależności od tego, jak u Was to wygląda indywidualnie, ponieważ czytanie jest ogólne, więc to tak nie możemy się tak zamknąć tylko na jedną możliwość. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, czyli to, co może tutaj się pokazać i co będzie miało wpływ. Tutaj to, co pozytywne, jakaś porada też może to być schowane przed Wami. Tutaj negatywne aspekty, czyli coś, co może przeszkadzać, jakaś blokada też, schowana negatywność, może nie dostrzegacie tego i wynik. A tutaj mamy roztropność, czyli 9 monet w takiej aurze
tego czytania. Czyli jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I trzeba tutaj być roztropnym. I w sensie takim, że albo ten ktoś, kto się tutaj jawi jako ktoś główny, może mieć na myśli właśnie jakąś taką ideę, że zarobię. I może faktycznie chodzi tu o to, żeby zrealizować jakiś projekt, zarobić jakieś pieniądze dobre, żeby też zdobyć jakieś nowe doświadczenia, które można wpisać do swojego CV. I ta roztropność mówi o tym, żeby być może wziąć coś, co ktoś oferuje. Może jest jakaś szansa na to, żeby zrealizować coś dobrego, fajnego, coś małego, większego. I to może Wam przysporzyć tutaj takich właśnie dodatkowych funduszy. A to właśnie nigdy nie jest za dużo. O to zawsze chodzi, żeby zarobić dobre pieniądze. Zmiana. O, tutaj idzie za Wami karta zmiany. Czyli mamy szóstkę mieczy. To jest karta pokazująca, że to, co się wcześniej działo, to już tak nie będzie. Tutaj potrzebujecie coś zmienić w swoim zachowaniu, żeby wejść w jakąś harmonię. To, jak widzicie, to słońce rozpuszcza tutaj to żelazo, te miecze. One są zjadane, korozja je tutaj bierze i rozpuszczają się pod wpływem tego światła. Szóstki na drzewie życia są w Tiferet, czyli jest to taka emanacja waszego serca. Tutaj jest jakaś potrzeba oczyszczenia umysłu, oczyszczenia ze starych takich pajęczyn, myśli, które wam nie służą. I one właśnie pod wpływem duchowego aspektu mogą się zmienić, to znaczy zmieni się wasze myślenie. Jest to karta brama często, karta pokazująca, że nadchodzi inny czas, że tutaj coś się zharmonizuje. Może to być też karta mówiąca, że będziecie być może się przeprowadzać, bo jeśli zmiana, to zmiana może być na różnych poziomach. Więc to, ta zmiana jest jakby z przeszłości, czyli oznacza, że wpływ ma, ta cała energia ma wpływ na to, co się dzieje teraz. Czyli w marcu, nie tylko. Ta zmiana nastąpiła już jakiś czas temu, w tym myśleniu być może, to rozpuszczenie, myślenie w taki jakiś ograniczony sposób przestaje mieć sens. Tutaj trzeba poszerzyć swoje horyzonty, trzeba odnaleźć siebie w nowej sytuacji. No i zobaczymy, jak to wygląda na bieżąco. Na bieżąco to wygląda, że idziecie w dziewiątkę, i to jest dziewiątka mieczy, która pokazuje, że jest tutaj rozpacz, że ta taka wizja tego, co miało być, zaczyna być taka trudna. Czyli zamiast iść dalej w tą harmonię i tak jakby wypracować sobie nowy styl myślenia czy sposób myślenia, to wchodzimy tutaj już w taką ścieżkę, która wiedzie nas na manowce. Myślimy, zaczynamy myśleć o tym, co może nie pójść, co może się nie udać, gdzie może być droga zablokowana, co może nas zablokować. Tutaj zaczynamy już być w takim miejscu, w którym te dziewiątki mogą nas przytłaczać. Zarówno może to o tych pieniądzach, o ta dziewiątka monet w tej atmosferze, to może być też właśnie martwienie się, że może zmieni się sytuacja finansowa i te pieniądze, które chciałabym czy chciałbym zarobić, gdzieś znikną. No właśnie. Rozpacz i jakieś myślenie, które nie jest przyszłościowe. Natomiast w przyszłości pokazują się dwie buławy. Czyli tak jakbyście chcieli poprosić kogoś, żeby dał Wam wsparcie. I właśnie być może ta królowa buław, być może potrzebujecie jakiegoś takiego bodźca zewnętrznego, podjęcia pewnych decyzji na temat tego, czy z tym ogniem idę dalej, czy ten ogień mnie parzy, czy on mnie wspiera, czy on mnie inspiruje, czy ja wybieram właściwie, czy jestem rozdzielony, czy rozdzielona.
bo tu można bardzo różnie tą dwójkę potraktować i przeczytać. To jest chęć zdominowania być może przestrzeni, która jest tak dookoła. Może dominacja w biznesie. Może wyjście na jakąś prostą, wybranie jakiejś innej ścieżki, jakiejś innej drogi. I tutaj ta zmiana, która wcześniej się pojawiła, ona mogła mieć miejsce podczas, nie wiem, poprzednich miesięcy, albo mogła być teraz, niedawno. Ona spowodowała, że tutaj stoicie trochę jakby w rozkroku i być może stoicie przed taką decyzją, którą ścieżkę wybrać. Który projekt wybrać, czy wybrać tą partnerkę rzeczywiście, która jest tą inspiracją, tą wodą ognia, czy to może być tak, z taką jakością, może to być partner, mogą to być też inne relacje, nie tylko te takie intymne. Chodzi o to jednak, żeby jakby uczesać te swoje myśli i spowodować, żeby one nie powodowały w Was wielkiego stresu i rozpaczy, bo to jest taka rozpacz, że no i co teraz? No właśnie, i co teraz? A Wy jak się pokazujecie? Jako energia. Energia asa. Asa miecze, czyli jedność. To potencjał, to jest pomysł, to jest bycie w jedności i to jest wyjście tutaj z tej rozpaczy. I to jest bardzo dobrze, że Wy pokazujecie się jako ta myśl koronna. Dlatego, że mamy tutaj sytuację zakończenia, możliwość zakończenia w marcu jakiejś rozpaczy, jakiegoś rozdzielenia, jakiejś takiej sytuacji, w której ciągnie się proces, żeby coś zakończyć albo zmienić. Ta zmiana ciągnie się za Wami jakimś ogonem takim długim i te miecze tutaj nie do końca, one są rozpuszczone, więc to jest jakby taka końcówka. Być może marzec właśnie jest jeszcze takim miesiącem, w którym będziecie pojawiać się z tą taką myślą i pomysłem na to, jak to wszystko dalej poprowadzić, czyli jakie podjąć decyzje, czy kontynuować jakiś związek, a może nie. Czy może przerwać jakiś krąg zaklęty myślenia i negowania wszystkiego? Czy może zobaczyć, że w tym wszystkim jest jakaś wartość? Wartość, która powoduje, że zyskujecie na doświadczeniu. Co tutaj pokazuje się obok właśnie, w tej pozytywnej energii, która jest zakryta? No Wasza karta, Rydwan, która mówi o równowadze, która mówi o pędzie, o drodze, o podróży, o tym, że Wy jesteście panami swojego życia, że jest tu dużo emocji, ale możecie poczuć się jako zwycięzca, tym bardziej, że mamy tutaj takie karty. Możecie zdecydować, że być może znajdziecie sobie nowego partnera czy partnerkę, być może znajdziecie sobie nową pracę, być może się przeprowadzicie, wyprowadzicie albo zmienicie bardzo dużo w swoim życiu i taka jest Wasza moc. I chodzi o to, żebyście właśnie do tego dotarli, do siebie, do swojego domu, do tego, co chcecie zrobić, jak chcecie to wszystko przeprowadzić. Zresztą Rydwan też jest na ścieżce od Bina do Gebura, czyli jest tu zrozumienie, gdzie jestem na tej trasie. Czy nadal jeszcze negatywnie tutaj postrzegam to, co się dzieje, czy raczej patrzę na to wszystko z perspektywy zbierania doświadczeń i właśnie, że mogę tutaj coś wypracować, jakiś być może nowy system życia, inaczej rozwiązać później w życiu te kolejne rzeczy, które będą przychodzić. Tutaj w tej negatywnej energii, w sensie schowanej czy zablokowanej jeszcze, jest umiarkowanie. Umiarkowanie to jest karta takiego uzdrawiania, czyli jesteście jakby zablokowani na tym alchemicznym poziomie. Potrzebujecie dostępu do takiej trochę magicznej energii, z której możecie stworzyć właśnie tą koronną myśl, czy z nią w ogóle poradzić sobie.
Tutaj też jest korona w tej karcie umiarkowania. Chodzi o to, żeby spotkały się na przykład te dwa szczyty, które są z tyłu za tą energicznie wymachującą dłońmi czy rękami postacią. Chodzi o to, żeby znaleźć złoty środek i Wy na razie w tym miejscu możecie czuć blokadę. Dlatego jest umartwienie się właśnie w teraźniejszości. Ponieważ gdzieś nie możecie do tego dotrzeć. Tak jakby to gdzieś kryło się za zasłoną. To umiarkowanie, to uzdrowienie, ta alchemia, te czary, czy ta energia, która pozwoli Wam ruszyć dalej. Macie potencjał na to, żeby to zrobić. Natomiast co się tutaj pojawia jako rezultat? Cesarz. Czyli ogień, czyli ktoś, kto postawi na swoim. Ktoś, kto będzie umiał rozwiązać ten problem. Będzie mógł dotrzeć do tej alchemii i zaznaczyć swoje granice. Myślę, że też bardzo mocno chodzi o to, żeby pokazać, że dotąd możecie podejść, tu są moje granice i dalej nie. Ponieważ dalej to jest moje terytorium i ja tutaj będę teraz podejmował pewne decyzje, rozprawię się z myślami, które mam na temat bycia zrozpaczonym i szukania dziury w całym, bo ten cesarz tak ma często, że potrafi zamknąć się na przykład w swojej wieży, w swoim zamku. No i nie pozwoli wtedy podejść nikomu. Zobaczcie, on stoi tutaj na takim kwadratowym podium. No i jedną nogę wystawił, znaczy, że dotąd mogę i to jest moje. I teraz dla Was to może być taka lekcja, którą przerabiacie i tą lekcję przerabiacie już jakiś czas. Staracie się tutaj połączyć wodę i ogień i nie do końca może to wychodzić. Potrzebujecie uziemienia, potrzebujecie tej energii roztropności i potrzebujecie też tej energii takiego uzdrawiania, które potrzebuje połączyć tą wodę i ogień. Tu płonie ta woda, ale ta postać nie płonie razem z tą wodą. Tutaj można mieć dostęp, bo skoro pokazuje się ta karta, to ona jest w tej pozycji zablokowanej energii, natomiast można ją odblokować. Chodzi o to, żebyście zobaczyli, że jesteście w mocy, że macie właściwie to wszystko, co potrzebne do tego, żeby podjąć decyzję, żebyście podjęli tę decyzję i przestali się zamartwiać, czy uspokoili umysł, który i tak Was prowadzi na manowce i tak. Z jednej strony chcę tutaj dojść do celu, czy tak jakby jest tendencja do tego, żeby się uspokoić, ale z drugiej strony cały czas gdzieś pojawia się jednak takie echo, które przypomina, że może nie do końca można się tutaj rozluźnić. I zaraz zobaczymy właśnie tą kartę rozpaczy. Co ona tutaj może dalej pokazać? Możecie się bardzo szybko rozprawić tutaj z tą rozpaczą, z tymi właśnie myślami, które nie dają spać. Tyle tylko, że potrzebujecie więcej informacji. Potrzebujecie być może szybko coś zrobić, zakończyć być może sposób myślenia czy widzenia różnych rzeczy i dojść do pewnych wniosków i decyzji. Jeśli tutaj szybko załatwicie sprawę, czyli oprzecie się na jakichś przesłankach, bo pośpiech czasami jest bardzo potrzebny do tego, żeby ruszyć z kopyta zupełnie z nowym pomysłem, z nową energią, pożegnać być może coś, co nie służy i wykorzystać tą myśl, którą macie w sobie, oczyścić ten umysł do końca i na zawsze. I to by trzeba zrobić bardzo szybko, bo niepotrzebnie tutaj się męczycie. No właśnie. Podjęcie decyzji o wyzerowaniu, o pójściu zupełnie nową ścieżką, o zaryzykowaniu. Dlaczego nie zaryzykować? Dlaczego nie pójść nową drogą? Dlaczego nie zobaczyć innych miejsc,
nie spróbować innej pracy. Może właśnie warto, żeby się nie zasklepiać tutaj w rozpaczy, warto poszerzyć swoje horyzonty. Zresztą gdzieś tu w zamyśle tej zmiany też jest wyjazd. Też jest zobaczenie tego słońca być może z innego miejsca. Niekoniecznie z tego samego, oglądanie zachodów i wschodów słońca. I ten cesarz, myślę, jako taki wojownik, przedstawiony zresztą tutaj, on może mieć tą moc i siłę ustabilizowania tej swojej być może złości czy frustracji, bo ta karta, o której mówiłam na początku, Królowa Buław, to może być żeńska energia, która może być właśnie taka sfrustrowana albo która chce przeprowadzić coś zgodnie z tym, jaką ma wizję. I teraz w jaki sposób to zrobić? No właśnie, trzeba by było tutaj stabilnie być w swojej mocy i realizować to zgodnie z tym, co czujecie. To jest wasza karta, która pozwoli wam poczuć waszą własną energię i to, jakie emocje przepływają i czy chcecie pojechać w te góry, czy nie. Czy chcecie coś zmienić, czy chcecie nadal tkwić tutaj w całym tym takim procesie zmiany, bo ta zmiana idzie, a decyzja wisi w przyszłości. No więc może warto określić termin tej zmiany, czyli kiedy ona nastąpi, ta zmiana. Jeszcze zobaczymy, co ten cesarz niesie ze sobą. Może ma coś w kieszeni schowane. Może to być jakiś partner, ktoś dominujący, spod znaku barana właśnie, ale jest król obok. Jest tutaj też taka energia, która potrzebuje jakiejś koncepcji, czyli oparcia się na tej ziemi, na której żyjemy. Król monet, który ma koncepcję, wizję biznesu, wizję związku, tego, w co się pcha, dlaczego i jak może na tym zarobić. Bo zazwyczaj, zobaczcie, obydwoje patrzą w tym samym kierunku. Patrzą do przeszłości, żeby odnaleźć być może inspiracje czy jakieś podszepty, które powiedzą, w jaki sposób to ma wszystko działać w moim życiu. Jaką mogę tutaj mieć koncepcję? Zresztą wszyscy królowie są na drzewie życia w chokma, czyli tam, gdzie dwójki. I ta energia tego króla może być tutaj w rezonacji właśnie z tą dwójką buław, która też jest chokma na drzewie życia. Chodzi o to, żebyście podjęli właściwe decyzje, które będą oparte o tu i teraz, o bycie w teraźniejszości, a nie jakieś takie wybujałości czy jakieś takie oderwanie od rzeczywistości. Czasami właśnie umysł poprzez trudne takie myśli czy jakiś wzorzec, który mamy, za którym podążamy i z którego się nie możemy wyplątać, powoduje, że czujemy się w pułapce. Chodzi o to, żebyście byli bardzo mocno w oparciu o swoje emocje, w stanie podjąć właściwe decyzje, męskie decyzje. I być może będą te decyzje dotyczyły też tej żeńskiej energii, może kogoś, kto jest przy was, może to być ktoś bliski. Bardzo różne scenariusze. Ewidentnie jest tutaj potrzeba zmiany. I ta zmiana już od długiego czasu się ciągnie. Chodzi o to, żebyście wreszcie odzyskali jasność widzenia i czucia. I żebyście byli sobą i doszli do sukcesu, do uziemienia. I wtedy będziecie mieli dostęp do tej karty uzdrawiania. Kiedy zarządzicie, będziecie liderem dla siebie. Tak wówczas będziecie mogli zarządzać i jak wam będzie pasowało. I wtedy mam wrażenie, tutaj ta roztropność będzie miała duże znaczenie i ta ilość tych monet do was może trafić. Czyli będzie to kolejne doświadczenie, które będzie można właśnie wpisać w swoje CV, które będzie można wykorzystać praktycznie w życiu. To może być bardzo dobre. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni na koniec. Trzeba tutaj coś zmienić.
I to następna karta, która pokazuje, trzeba wypełnić jakąś lukę. Tutaj jest jakieś rozdzielenie. Rozdzielenie i myślenie na ten temat, bardzo czarno widzące całą sytuację. Jeśli ja jestem po jednej stronie brzegu, a osoba po drugim, na drugim, to znaczy, że między nami jest jakaś przepaść. I może to odnosić się właśnie do związków, do tego, że może chcecie wskoczyć w jakąś relację, która nie do końca daje to, czego szukacie. A może też chodzić o to, że potrzebujecie tutaj coś rozdzielić albo naprawić. Wszystko zależy od kontekstu. W każdym razie wyjścia są dwa. Albo wybaczyć i wypełnić tutaj tą przepaść pomiędzy ludźmi, pomiędzy nami a inną rzeczywistością i znaleźć się w jedności, albo po prostu rozejść się i każdy idzie w swoją stronę. Więc mamy tutaj taki miesiąc może właśnie kontrowersyjny, natomiast może być ciekawy ze względu właśnie na decyzję, na potencjał, na nową myśl i waszą kartę, która znalazła się w podpowiedzi, żebyście szli swoją drogą, żebyście jechali tam, gdzie was serce prowadzi. Niekoniecznie w stronę tego ognia. No ale być może ten ogień dla was jest jakąś też wskazówką, więc każdy patrzy na to, co u niego się dzieje. Z mojej strony to już wszystko. Ja wam bardzo dziękuję. Życzę udanego marca i do zobaczenia w następnych czytaniach.